Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj World of Warships i Daring. Niszczyciel. Mam taką fazę na niszczyciele, więc kolejny niszczyciel. Tym razem brytyjski, 10 tieru. No i cóż, teoretycznie jest to zabójca. Teoretycznie tak. Zabójca wrogich niszczycieli. A jak w praktyce? To wyjdzie? Zobaczymy. Torpedki. No torpedki. Gdziekolwiek. Gdzieś tu może niszczyciel wrogi będzie, tam może będzie. Gdzieś na pewno będzie. Hydro. Przydaje się. Krótki dym. Krótki dym wbrew pozorom nie jest taki zły. Dlaczego? Bo nie pozwala wam zasiedzieć się zbyt długo w jednym miejscu. I przez to rzadziej zostaniecie storpedowani. Tak. Właśnie to jest to. Pojedynczy rozrzut torped też się przydaje, chociaż na większe odległości raczej nie ma sensu. Chyba że idzie coś dziobem i nie zamierza zmienić swojego kierunku. Mamy dym, postanowiłem sobie postrzelać. Zasięg dział, takich 12 km tutaj mam. O, trochę słabo. No zobaczymy. Na razie początek nieudany, chociaż już chciałem powiedzieć, że będzie zajęcie strefy, ale nie ma. Nie ma zajęcia strefy. Więc kiepsko to wygląda. Mamy hydro. Wrogie hydro. I to jest niedobra wiadomość, bo to hydro się tak szybko nie kończy. Jestem po trzasku. Są dwa niszczyciele w pobliżu. Ja już w tej chwili bez dymu. Dobrze, że mam przywracanie HP. To się na pewno przydaje. Znowu hydro. I przed tym hydro muszę uciekać. Właśnie przed hydro. Znaczy, to nawet nie radar. Jedno cholerne hydro. Potrafi tak załatwić sprawę, że mam teraz 17 tysięcy HP tylko i zostałem wygoniony z kapa. A gdzie jest wsparcie? Gdzie jest właśnie nasz radar? Gdzie są nasze okręty? Chociaż ten Z-52 troszeczkę oberwał. Ale ja również jestem pokierszowany. Mam prawie, że połowę HP. Vampir. Bardzo groźny okręt. Nie lekceważcie go. Ma radar. Ma hydro. Też bodajże. I szybko strzela chyba. Nie mam go, ale... ale jest groźny, naprawdę, naprawdę. I przeciwnicy grają nim agresywnie zazwyczaj. I to przynosi skutek, naprawdę. Można się obawiać. Daring. Dobra. Kurfürst. Będzie się dziobował. Próbujemy go zrobić. Jakieś rzędy torped na dziób. Może zbyt wąsko rzuciłem te torpedy, może tak, może nie. Jeszcze chciałbym jakoś podpałę mu rzucić, żeby on się zgasił, żeby później jak dostanie zalanie, to żeby płakał, że zużył. Że zużył erkę. No i jak z tymi torpedami będzie? On pewnie hydro ma odpalone, więc będzie widział te nadchodzące torpedy, ale mam nadzieję, że nie zdąży wymanewrować ze dwóch. No, dwie trafione. Jestem zadowolony. Dwie trafione przy jego dziobowaniu się. Gdybym miał standardowe torpedy, czyli nie mógłbym je tak wąsko rzucać, tylko szerzej, to jakby jedna trafiła, byłby cud. Ale okej. Mamy dymek. Te dymki są krótkie, ale szybko się regenerują. No i szybko się kończą.
później całkowicie. No i farmimy, farmimy przeciwnika. Jeszcze jest jedna podpała. O, na dziób. Dobrze. Więc on już jest mój. Jak fraga mi nikt nie ukradnie, jest mój. Albo i nie. No, ktoś go tam sfarmił jednak. Cóż. No dobra. Co dalej? Ostatnie przywracanie HP zostało. Dymu jeszcze mamy jak lodu. I teraz te dwa wrogie tutaj niszczyciele. Podchodzić do nich? Nie podchodzić? No nie wiem. Nie wiem. Obawiam się troszeczkę. Chociaż jeden z nich był i jest na małej puli HP. No ale lepsze chyba niszczyciele niż Pietro. No i mamy tutaj delikwenta. I to jest ten groźny okręt. A on jest na oparach. I on jest mój. Włączył radar. Ciach. Nie wiem, po co włączył radar. Jak widać mnie było przecież jak na dłoni. Myślał, że może się zasłonię, ale dymem, ale tego nie uczyniłem. Jest gdzieś jeszcze ten drugi niszczyciel. Tak, on tu gdzieś jest. On jest, czai się. To nie jest Chabarowsk? Czy jakoś tam? To jest Z-52. On też jest na oparach, czyli nasz team troszeczkę później tu popracował. I bardzo fajnie, można zająć strefę. Tylko trzeba uniknąć salwy Thunderera, bo Thunderer na hajkach potrafi pokiereszować niesamowicie. Jeszcze Puerto Rico, następny radar. Przed jednym radarem uciekałem, w następnym bym się władował za chwilę, więc wstecz troszeczkę. Gdzie te torpedy? Gdzie te torpedy? Gdzie? Alert, alert. No czy adept wyminie torpedy? To jest pytanie. Niezgrabnie, ale jednak udało się. Frag? Frag? Fraga? Połakujmy się na fraga, nie? Dobrze. Postrzelamy sobie. Może jakiś frag właśnie wpadnie. Tak. Tylko żeby nie oberwać za mocno. No nie wiem, te parę tysięcy ten frag mnie kosztował. Więc średnio tak wyszło. No i ten dym postawiony tak w tym słabym miejscu. Lepiej chyba byłoby, gdybym na pełnej prędkości po prostu leciał. Choć właśnie prędkość nie jest mocną stroną Daringa. To muszę przyznać. Bitwa wyrównana, zacięta. Takie lubimy. Pod warunkiem, że żyjemy. Jeżeli to my jesteśmy zacięci. Jeśli jesteśmy szybcy, no na Daringu niekoniecznie, i wściekli. I wściekle strzelamy do Pietro. I liczymy na to, że ten radar zostanie tutaj sfarmiony. Bo radarów nie lubimy, grając niszczycielami. Nie lubimy, zwłaszcza 12-kilometrowych, zwłaszcza z przedłużonym czasem działania. Często tak właśnie są ustawione te okręty. Podpała by się przydała, ale przy takim słabym zasięgu to o podpały ciężko. Ale jakoś idą. Dobra. Zawyspowy spamer. Spamer, no. W sumie kamper. Ale Pietro schodzi. Ja go praktycznie nie potrafię trafić, nie potrafię uszkodzić. Ale może go denerwuje troszeczkę. Inni robią to lepiej. To on jest na skraju mojego zasięgu. O, właśnie, właśnie. Aż dziwne, że to wszystko nie trafiało. Masakra to była w wykonaniu RNG, ale te pociski to już na granicy zasięgu, już tam gdzieś ledwo co. I teraz tak, Halant. Halant jest na full HP. Mamy tutaj Chabarowsk. I razem powinniśmy Chabę sfarmić. Musimy przyjąć kapa. Nie ma innego wyjścia. Trzeba kapa przyjąć albo zacząć zatapiać okręty wroga Z2. Halant, pomóż, tak. Przestań kampić, bo ja już się wykampiłem, także spróbuj wygrać bitwę.
A on będzie latał za Thundererem teraz, nie? Trochę głupie. No i głupie, no. To jest strata czasu. W momencie, jak przegrywamy, oni mają kapa, on będzie się ścigał z Thundererem, który będzie unikał jego torped. On musi podejść dość blisko, będzie tracił, nie wiem, na samo dojście z minutę czasu. A nie jest powiedziane, że później tymi torpedami trafi. No cóż. Zobaczymy. Ja w każdym razie się za kapa wziąłem. Zawziąłem się na kapa. Z52 ledwo żyje. Ja mam tego HP troszkę więcej. Przywracania HP już nie mam, ale kap będzie mój. Tak myślę. Powoli, chwila napięcia. No i Stalingrad nam padł. A tu mamy Chabarowsk. I ja jestem w stanie wygrać ten pojedynek, bo szybko strzelam. Chabarowsk jest groźnym artyleryjskim niszczycielem, ale i bardzo szybkim. Więc teraz przyspieszył zdecydowanie, więc muszę też dać odpór temu i odpowiednią poprawkę obrać. Dym się kończy za chwilę. Pomógł mi tutaj Thunderer. A Halland goni za marzeniami. Ja tutaj mam kogoś innego. Ale on chyba robi zwrot. Zobaczmy wtedy. No nie wiem, zniknął. Popuszczę mu tylko 3. Do Thundererera nie strzelam. Może jednak Halland tam popracował bardziej. No chyba tak. Wreszcie dorwał tego Thunderera. No ale ja zająłem kapa. I zobaczcie, mimo że on załatwił Thunderera, to jeszcze nie wygrywamy. Gdybyśmy nie mieli zajętego B, to przewaga przeciwników punktowa zwiększałaby się. A tu mamy 6 minut do końca. Tu mamy pełne okręty. Albo w prawie, że pełne. No, w połowie. W połowie zapełnione. Więc zdjęcie ich nie jest sprawą taką oczywistą. W ciągu 5 minut. I trzeba mieć to na uwadze. No ale dobra. Coś mnie wykryło. I kolejny niszczyciel. Ile tych niszczycieli? I kolejny na oparach. Idealnie, idealnie. Chyba nie zdążę rzucić torped. Szkoda, że mnie wykrył, bo chciałem zaskoczyć tutaj właśnie te okręty. O właśnie, tu chciałem zaskoczyć przeciwnika. A tak on już się nie da. On już wie, że ja jestem tutaj i wie... Hej! Hej, Thunderer. Thunderer też wie, że jestem. Mam jeszcze dymy. Krótki dym. Ciach. On nie może na salwę zdjąć. Wiecie o tym. Ale ja mam dymek. Tylko, że się zatrzymałem w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim miejscu. W sumie wąskie torpedy... No nie wiem. Taki krzyżowy troszeczkę ten ogień. W moim wykonaniu. On pewnie będzie odchodził. Pewnie nic nie trafię tymi torpedami, albo on po prostu umrze wcześniej. No tak, no tak. Ale te torpedy dość szybko się ładują. Więc nie ma co narzekać. I może nie mają takiej mocy, jeżeli chodzi o damage. Natomiast dość fajnie. Fajnie można nimi spamować, może nie tak jak na niektórych okrętach, ale jednak się przydaje też szybsze ładowanie. 40 parę sekund i będzie. Zobaczcie, bez zajętego B bylibyśmy na styku punktowym, albo i nawet nie. Ale okej. Okay. Jedna torpeda trafi, nie trafi, dojdzie do niego czy nie dojdzie. Traf, traf, traf. Pięknie.
No, Kraken. Bardzo miło. Co prawda dobijałem głównie w tej bitwie przeciwników i samego siebie i was dobijam swoim komentarzem. Natomiast myślę, że ogólnie fajnie, że ten Kraken wpadł. Sobie zasłużyłem na niego swoim kamperstwem, nawet jakimś zajęciem. Sobie postrzelam do Yoshino, on będzie uciekał. Ja będę próbował go trafić, on wystarczy, że trafi mnie raz. No ale założyłem dym. Ostatni dym zużyłem, no kiepsko, kiepsko. Ale też gonienie go... No tak, zostanie tylko on za chwilę. Storpedować go nie storpeduję. Mogę co najwyżej z działu spróbować go porobić jeszcze troszeczkę. A z tym może być kiepsko. On jest praktycznie szybszy niż ja. To jest wada Daringa. Niestety. Tu z natury Daring nie jest szybkim okrętem. Nie jest szybkim niszczycielem. Natomiast nie ma jeszcze tego boosta do prędkości. I kiepsko. Wszystko, co szybkie, może wam uciec. Właśnie, właśnie. I nie można przechwycić tego Yoshino. No ale trudno się mówi, no takie jest życie w WOT. O, sobie nawet mogę próbować strzelać. Nie ma sensu. Zdradzam tylko swoją pozycję, ale też liczę, że on obróci się na mnie, bo stwierdzi, że lepiej zginąć z honorem, walcząc, strzelając i spróbować zdjąć Daringa, niż uciekając i przeżywając i nic nie robiąc więcej w tej bitwie. Tak. Więc koniec bitwy. Damage'u tyle, co kot napłakał, ale Kraken, czemu nie? Jest w porządku. Biorę w ciemno. Może 100 tysięcy, żeby przekroczyć. To by się przydało. No nie. Koniec bitwy. W sumie bitwa bez historii. Ale Krakenik. Fajne. Zwłaszcza, że to jest Kraken grając podczas grania dycho. Na dychach. 2090 expa. No i tradycyjne pożegnania. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.